Witajcie na kanale Planu Duszy w czytaniach na lipiec. Przygotowałam dla Was taki rozkład, który podejrzałam u Barbary Mur. W jednej z jej książek ona pokazuje rozkład gwiazdy, który jest bardzo starym rozkładem, ale ona też pokazuje wersję zmodyfikowaną. Zobaczymy, jak to się tutaj przyjmie. I jeśli będziecie mieli jakieś spostrzeżenia, przemyślenia na ten temat, to proszę bardzo, podzielcie się. Bardzo chętnie przeczytam, zresztą zawsze czytam wszystkie komentarze. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, za dzielenie się tym, co znajdujecie tutaj na kanale Planu Duszy. Mam nadzieję, że te czytania wniosą jakieś oświetlenie albo wniosą do Waszego życia jakieś światełko czy informacje, które może w danej chwili są Wam potrzebne, bo po to robię, żeby pomagać, żeby zwracać uwagę na to, co robimy w życiu, zwracać uwagę na to, czego być może nie dostrzegamy. Może karty akurat pokażą jakieś sytuacje czy jakieś symbole, które uruchomią Waszą intuicję, które pozwolą Wam przyjrzeć się uważniej temu, co się w Waszym życiu dzieje. Taka przynajmniej jest moja intencja i z tą intencją rozpoczynamy czytania dla wszystkich znaków Zodiaku na lipiec. Będą się pokazywały po kolei, zaczniemy od Raka. Będę używać pewnie różnych talii kart. Te, które widzicie, to są takie najbardziej ulubione moje w tej chwili. No i zapraszam. Witam wszystkie Skorpiony w czytaniu na lipiec 2020. Zobaczymy, co tutaj w głównej energii się pokaże, czyli z czym może być kłopot, albo jak właśnie ta energia pokaże się w lipcu, na co zwracać uwagę. Ok. Są to tylko wielkie arkana z talii magicznych korespondencji. I zobaczymy, Skorpion na lipiec, co jest ważne. Obfitość, czyli cesarzowa. To nie tylko jest obfitość, ale głównie to jest połączenie z Wenus, czyli to też może być bogini miłości, otwarcie się na miłość. To może być też matka, bo to jest też archetyp matki, opiekunki, kogoś, kto docenia piękno tego świata, ziemi, natury, mocno jest powiązany z tą naturą i z cyklami natury. Mamy tutaj też literę hebrajską dalet i to oznacza w tłumaczeniu drzwi. I tutaj, nawiązując do tego, jak dbamy o swoje wnętrze, czy jesteśmy otwarci, czy się zamykamy w odpowiednich momentach, żeby uspokoić się, na przykład jeżeli mamy jakieś wzburzenie w sobie. Tutaj jest dużo ziemi, bo cesarzowa, ja uważam, przynajmniej takie są korespondencje, cesarzowa i ziemia to jest mocne połączenie. Połączenie tutaj owszem też jest z Bina i Chokma, czyli na drzewie życia to mamy zrozumienie i mądrość. Mądrość i zrozumienie, czyli rozumienie, kiedy te drzwi trzeba otworzyć i wpuścić gości, kiedy zapraszamy gości, kiedy otwieramy się na wszystko, ale potem przychodzi moment, kiedy trzeba te drzwi zamknąć i to jest też zamykanie się w odpowiednim momencie na to, żeby odpocząć, żeby nabrać sił, naładować swoje baterie, mieć czas dla siebie. To może być też tak, że do tych drzwi pukają różni ludzie i teraz jest kwestia, komu otwieram te drzwi, kogo wpuszczam do środka, z kim się łączę, czy z kim jestem w bliskich kontaktach. Więc możecie mieć tutaj w lipcu takie wglądy na temat tego, jak działa obfitość w moim życiu. Co się dzieje wokół mnie, czy podążam też za rytmem natury, czy otwieram się na odpoczynek, na relaks, bo jest lipiec, jest okres urlopowy i to jest taki czas właśnie, żeby naładować baterie, żeby potem przez cały rok móc funkcjonować w harmonii z naturą dalej, tak? Pracować, kiedy są ciemne dni i kiedy jest czas na to, żeby skupić się na jakichś projektach, a teraz jest czas na otwarcie się na słońce, na wodę, pojechać gdzieś, nie trzeba daleko, można lokalnie, Chodzi o to, żeby znaleźć ten czas na relaks dla siebie i dla rodziny swojej i być może dla swojej mamy, tak? Lub sami jesteście matką, czy jesteście, można tu powiedzieć, ojcem też, chociaż to jest bardziej archetyp matki, więc tutaj bym nie mieszała. W każdym razie otwórzcie się na miłość, na życie. I zobaczmy, co jeszcze oprócz tego pokaże się tutaj. Dalej. Mam tutaj dla skorpionów taką talię ciemnego dworu. Zobaczymy, co ona nam tutaj powie. Jeszcze ją przetasuję, chociaż wcześniej tasowałam, ale przetasujemy ją jeszcze raz. Tak, żeby naładować tutaj tą talię energią skorpionów. Dla skorpionów. Jakie mamy informacje? Okay. Zobaczymy teraz przeszłe wpływy. Tutaj będą przeszłe wpływy, tutaj negatywne. Jakieś wpływy, na co trzeba zwrócić uwagę, zminimalizować ten wpływ. Tutaj mamy teraźniejszość, poniżej pozytywne wpływy. Przyszłość, co tutaj może się pokazać. I wynik, całokształt, jak to może się objawić, zsumować. A w tle mamy energię 5 buław, czyli takiej, może to być burza mózgów, ale może być to takie spieranie się ze sobą, wewnętrznie, z rodziną, z przyjaciółmi, w pracy, jakieś takie napięcie. Napięcie, które trzeba rozładować. To może być taki wyścig szczurów trochę, kto lepszy, kto pierwszy, ten lepszy. To może dotyczyć pracy, związków, różnych waszych doświadczeń. Zobaczycie to wokół siebie. Jeśli jesteśmy uważni, to zaczynamy dostrzegać tę energię wokół nas, kiedy pojawiają się takie napięcia. To nie jest karta 5 mieczy, więc to jest takie, powiedziałabym, lżejszego kalibru tutaj doświadczenie, ale jest to swego rodzaju taka potyczka, czy to ze sobą, czy z innymi. Ok, zobaczmy, co jest przeszłym wpływem. Mamy tutaj maga. W tym rozkładzie to jest taki wpływ, który należałoby odpuścić, że to już odeszło, że to ma owszem cały czas wpływ, ale żeby nie kurczowo nie trzymać się tej energii. Tutaj mamy maga i on jest takim czarodziejem, taką osobą, która potrafi zacząć jakąś wędrówkę. To jest początek. To jest zrobienie pierwszego kroku, więc być może już ten krok został uczyniony i zrobiony, więc już podjęliście być może wcześniej jakieś decyzje i to już ta podróż, ten nowy etap, który już zaczęliście, to już trwa i on jest. Więc być może nie warto tutaj cały czas oglądać, przyglądać się, być takim jeszcze niezdecydowanym, owszem zacząłem czy zaczęłam, ale może jeszcze czegoś nie wiem, jeszcze tutaj wyciągać tą lupę, przyglądać się jeszcze na nowo temu, co zaczęliście i być w takim miejscu, w którym nie do końca wierzymy, że to naprawdę się dzieje. Zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, jaka jest następna karta. Mamy Asa mieczy. I to jest negatywny wpływ na to, na co tutaj mamy zwrócić uwagę. Albo zminimalizować skutki. Tu jest jedynka i tu jest jedynka. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli już coś się zaczęło w przyszłości, a my nadal jeszcze nie jesteśmy jakby połączeni w jedności z tym, co się dzieje i nadal gdzieś tam szukamy dziury w całym, nie korzystamy z potencjału być może. Warto by było ruszyć i otrzepać się i tutaj podążać za tą jasną myślą. Albo już uczyniliście ten krok i teraz nie warto łapać 3-4 srok za ogon, więc jeśli już zaczęliście w czymś się realizować i to już działa, a wy nie zdajecie sobie z tego sprawy, to trzeba by było tutaj popatrzeć, w którym miejscu w moim życiu chcę zacząć coś od początku i czy to będzie ok, i czy to będzie mi służyło, żebym zaczęła czy zaczął ponownie, na nowo. Bo być może to nie jest dobry czas na zmianę, być może to jest czas na to, żeby odpoczywać, to z drugiej strony patrząc. Być może to jest teraz czas na to, żeby nie zaczynać nic nowego. Zresztą na niebie dzieją się różne rzeczy i wiem, że Wenus jako planeta jest z nami do sierpnia, aż tylko nie pamiętam dokładnie, co to oznacza. W każdym razie wpływ na pewno planety Wenus na nas wszystkich jest duży i warto tutaj przyjrzeć się temu z jednej strony, czy już coś zaczęło się w moim życiu i ja po prostu tego nie zauważam, czy może nie jest to dobry czas na to, żeby ponownie teraz zacząć coś nowego, żeby raczej poczekać może do września, żeby po wakacjach ruszyć z tą siłą, tak? Że to nie jest teraz moment, żeby tutaj mówić o czymś albo rozpoczynać nowe rzeczy, nowe projekty, bo może to już coś trwa i my tego nie widzimy, albo niesprzyjający czas, ok? Teraz zobaczmy, co tutaj jest w teraźniejszości. W teraźniejszości mamy króla kielichów, osobę, która może być towarzyszem cesarzowej, może być wspierającym partnerem, może to być połączenie takie właśnie z kimś na zasadzie głębokiej miłości, zrozumienia swoich emocji też, podążania za sercem w tym, co robicie, tak? Czyli posłuchania tej wewnętrznej intuicji, która podpowiada, że ten nowy początek to nie jest dobry moment na to. Zaufaj rytmom natury, zaufaj temu, co się dzieje w naturze. Zobacz, kiedy natura pokazuje, że czas jest odpocząć. Co prawda, patrząc na naturę i na pracę rolników, to akurat oni w tym momencie, w lipcu, mają właściwie najwięcej pracy. No nie tylko, bo całe lato, cała wiosna, lato i jesień to jest praca na roli i to dużo. Natomiast patrząc na nas, innych ludzi, którzy nie pracują na roli, to lipiec, sierpień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień to są miesiące, w którym my staramy się odpocząć, staramy się wyjechać gdzieś nad jezioro, nad wodę, staramy się naładować te baterie. Zobaczcie, jak różnie można tutaj zinterpretować tą energię, jak to różnie dla każdego z nas będzie wyglądało. To może być też ostrzeżenie tutaj dla niektórych z Was, żeby nie wchodzić w nowy związek, żeby popatrzeć najpierw na to, co było w przeszłości. Być może zakończyć coś, co było i nie wchodzić. Zanim nie zakończymy czegoś, co było wcześniej, to może cały czas wisieć nad nami i być taką przeszkodą. Warto zamknąć te drzwi do przeszłości, do związku, który się gdzieś tam zakończył. Być może to chodzi o pracę i warto też pozakańczać różne rzeczy, zanim wejdziecie w kolejny etap. To może być też tak, że macie jakiś pomysł w sobie. Jest to pomysł, który gdzieś macie w głębi na zrobienie czegoś, na otwarcie swojej działalności, na zrobienie studiów, pójście na kurs. Być może to też nie jest dobry czas na to, żeby mówić o tym teraz, ponieważ tutaj mamy asa mieczy. To jest też komunikacja, to jest taka myśl, którą zatrzymajcie dla siebie i niekoniecznie musicie o niej mówić, bo tutaj ten król kielichów to jest osoba, która ma taką mądrość wewnętrzną, która mówi o tym, że poczujecie, kiedy nadejdzie czas na to, żeby zacząć coś nowego, że teraz nie. Zobaczmy, co tutaj pokazuje się w pozytywnych wpływach. Jest to karta 4 mieczy i to jest czas na odpoczynek, tak jak mówiłam, czas na wyciszenie, to jest czas na jakieś pozbieranie myśli do kupy, zbudowanie sobie jakiegoś spokoju wewnętrznego. Dla niektórych to będzie jakaś rekonwalescencja po chorobie, po jakimś przejściu, po cięższym okresie czasu, być może po jakiejś ciężkiej pracy i dlatego tutaj jest takie, ta strona jest negatywna i to jest takie pokazanie, że te początki raczej w tej chwili nie są dobre, że te początki trzeba trochę przesunąć w czasie. Odpoczywajcie, dajcie sobie czas na poleżenie nad jeziorem, wyjechanie nad morze, pojechanie w góry, zrobienie sobie przyjemności. Tutaj te obie karty to jest też komunikacja, tak? Więc pozytywny wpływ to jest takie wyciszenie, niekoniecznie mówienie. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, nie musicie dzielić się swoimi pomysłami, czy swoim jednym pomysłem, który do Was przychodzi teraz. Możecie na razie zatrzymać to dla siebie i z uwagą może planować, w jaki sposób zrobić ten kolejny krok, ale później, w przyszłości, nie w tej chwili. Aha, teraz tutaj zobaczmy, co to jest tutaj jako przyszłość. W przyszłości to przychodzi cesarz do cesarzowej, proszę. Karta cesarza tutaj jest połączona z literą hebrajską He i to jest w tłumaczeniu okno. I mamy zestaw, mamy drzwi i mamy okno. Cesarz to jest towarzysz, to jest męska siła w połączeniu z żeńską energią. Mamy tutaj kogoś, kto rządzi w przyszłości, kogoś, kto buduje sobie podstawy, czyli przygotowuje się w jakiś sposób do, może nie do wojny, bo tutaj też mieliśmy, w tle mamy kartę 5 buław, to jest swego rodzaju taka mała potyczka, ale cesarz może przygotowywać sobie strategię, może planować i tutaj ważne są te plany, Wasze plany, które możecie zacząć być może realizować od września i wtedy będzie sprzyjający moment na to, żebyście mogli podjąć to działanie. Po odpoczynku, po zrobieniu tych planów, no wtedy będziecie mogli zacząć działać, wtedy będziecie mogli budować sobie już to imperium swoje, czyli swoje życie. To jest karta barana, to jest ogień, to jest takie bycie kreatywnym i to jest wtedy wejście w przyszłości w to nowe. Bo zazwyczaj, kiedy baran ma urodziny, zaczyna się wiosna, czyli wtedy to wszystko zaczyna kwitnąć, zaczyna wtedy wychodzić z ziemi, wszystko to, co jest niewidoczne, co śpi i drzemie. Więc ewidentnie tutaj jest, nie rób niczego nowego, odpocznij, dopiero zacznij działać później, być może we wrześniu, zobaczymy później za miesiąc czytania na sierpień, zobaczymy, co się będzie pokazywać i jak to będzie wyglądać. Na pewno jest tu duża obfitość, obfitość natury w sensie otrzymywania darów ziemi, czyli jedzenia, zdrowego jedzenia, jakieś dobre gotowanie, odpoczynek wraz z rodziną, zrobienie sobie przerwy. Mieliśmy wcześniej przerwę, ale to nie o taką przerwę chodzi. Chodzi o przerwę taką, w której będziemy odpoczywać, bo chcemy odpoczywać. Jeśli nie możemy wziąć urlopu, to może być też taki odpoczynek, że po pracy przychodzimy i zajmujemy się sobą, zajmujemy się swoim rozwojem, zaglądamy sobie w duszę, czytamy książki, budujemy sobie plan, piszemy o sobie, o swoich marzeniach być może. Zobaczmy, co tutaj się pokazuje jako wynik. I finałowy wynik, lekcja, która jest do przepracowania i mamy 5 monet. 5 monet to jest też karta, tak jak 5 buław, problematyczna, bo to jest takie poczucie zimna, głodu, biedy, bycia gdzieś poza nawiasem, poza ciepłymi ścianami budynku, za oknem, tak? Cesarz to jest to okno. Cesarz pokazuje, otwiera to okno albo zamyka. Tutaj mamy okno, które jest zamknięte, ale tam za tym oknem jest to ciepło i te osoby poszukują tego ciepła. One jakby nie zauważają, w ogóle idą w drugą stronę, idą do przeszłości. Czyli tu nie chodzi o to, żebyście zaczynali coś, znowu ta karta powtarza, tylko mówi o tym, że w tym momencie skupcie się na swoich planach, bo tutaj jest do przepracowania lekcja jakiejś biedy, w sensie takim, że powstrzymujemy się od działania, że no niby jesteśmy tutaj za oknem, ale no po prostu jesteśmy biedni i poczucie takiej biedy, poczucie braku działania nie dla wszystkich może być komfortowe. My często musimy coś robić, neurotycznie musimy działać, robić coś, ponieważ trudno nam jest wytrzymać w takim bezruchu. A tutaj ewidentnie pozytywny wpływ to jest nie rób nic. nie szukaj niczego, bo ludzie ci tutaj w piątce monet ewidentnie poszukują czegoś. Poszukują tego nowego początku, poszukują bogactwa, poszukują pieniędzy. To wszystko, ta obfitość przychodzi. Kiedy my czujemy tą obfitość, jesteśmy wdzięczni za tą obfitość, to tej obfitości przychodzi więcej. A kiedy zagłębiamy się w biedę, łączymy się wtedy z energią biedy i tej biedy przychodzi coraz więcej, czyli brakuje nam wtedy czy to przyjaciół, czy to pracy. Wtedy czujemy się tacy zagubieni, wytrąceni z równowagi. Ja jeszcze tutaj dociągnę z tej samej talii na tą biedę. Coś mi tutaj nie do końca jest jasne. Zobaczymy, o co chodzi jeszcze. Dlaczego piątka monet jest wynikiem? Dlaczego? Ha, bo tu na siłę pewnie niektórzy z nas, tak jak mówiłam wcześniej, będą chcieli tak czy inaczej zacząć jakiś nowy projekt, albo będą pchać się z jakimś pomysłem. A to, tak jak mówiłam na początku, nie róbcie nic. A tutaj pokazuje się, bieda będzie, jeśli zaczniecie, bo paść to jest nowa energia, to jest coś nowego, to jest nowy projekt, może nowy związek. Być może dla niektórych to jest ostrzeżenie, żeby nie wchodzić w jakieś nowe związki. Żeby nie łączyć się cesarz, cesarzowa, tak? Przyjdzie może ten cesarz właściwy, nie mag. Mag nie będzie dobrym partnerem, bo to przychodzi z przeszłości, tak? To może jest ktoś, kto jest w waszym życiu, ale czaruje, może jest taką osobą, bo tak też można przeczytać te karty, taką osobą, która tutaj zmyślnie potrafi manipulować, tak? Tutaj może wskazywać, opowiadać, pokazywać jakieś pomysły i namawiać do tego, żeby ruszyć do przodu. Albo wspólnie może razem tutaj coś zrobić i działać. Nie działać w tym momencie, czyli powstrzymać się od działania, raczej medytować, raczej się wyciszać, łączyć się ze swoimi emocjami. Jeśli emocje płyną, to znaczy, jeśli emocje są takie spokojne, jeśli czujecie takie szczęście, to znaczy, że to jest coś dobrego, coś, co wam służy. Jeśli czujecie opór, czujecie biedę, smutek i brak, to znaczy, żeby nie wchodzić w to. Czyli nie wchodźcie tam, gdzie czujecie brak, smutek, osamotnienie. I nie zaczynajcie takich nowych pomysłów, albo nie dajcie się namówić na coś, do czego nie jesteście przekonani. Bardzo ciekawy jest tu rozkład, ponieważ tutaj mamy maga, tutaj mamy cesarza, a tu siedzi król. Bardzo dużo męskiej energii, plus do tego wokół tej cesarzowej, tak? Plus do tego jeszcze mamy asa mieczy. To też jest męska energia, to jest taka jedność, takie słowo, które czasem może zniszczyć nam naszą wizję albo nasze dobre samopoczucie, bo ktoś użyje takiego miecza w sposób bardzo negatywny. Więc ta królowa, ta żeńska energia otoczona tutaj jest mnóstwem takiej aktywności i jest przekaz, żeby nie działać, nie iść z tą energią aktywności i męskości, żeby raczej powstrzymać się od tego działania. Myślę, że zauważycie to w trakcie lipca, jak będziecie obserwować siebie, to co się wokół was zadziewa i zobaczycie, odpoczywając, wyciszając się, jak ten scenariusz się pisze w waszym życiu, patrząc na te karty, na tą stronę, która jest zupełnie pasywna i na tą stronę, która jest negatywna i mówi działaj, działaj, tak? Taka sprzeczność jest tutaj. Więc bądźcie cesarzową, pozwólcie sobie poleżeć, odpocząć, popichcić coś, zaprosić sobie gości, ale wszystko w takiej bardzo rozluźnionej atmosferze. I starać się doceniać bogactwo w swoim życiu, bo to jest najważniejsze. Ok, teraz zobaczymy, jaki jest tutaj jeszcze przewodnik. Takie trudne to czytanie dla skorpionów. Takie bardzo kontrowersyjne, o tak powiem. Zobaczymy, co nam tu dopowie jakiś przewodnik dla was, który doda nam może informacji. Okej. Tutaj jest wszystko w boskim porządku. Zrób tylko to, co czujesz, że jest dobre dla Ciebie. Bo bardzo ważna lekcja jest, pokazuje się, odkrywa się w tej chwili dla skorpionów. To jest Lady Portia, czyli porządek boski w Waszym życiu. Wszystko to, co ma się zadziać, przyjdzie do Was bez potrzeby wchodzenia w jakąś taką energię stresu czy podniecenia i działania na siłę. Teraz w Waszym życiu może tutaj pokazać się jakiś rodzaj sprawiedliwości, który może się pojawić wokół Was. Nawet jeśli to oznacza dla Was jakąś stratę, to tak jak mamy tą piątkę monet, która mówi o braku, o stracie, o biedzie, to tak naprawdę tutaj w tym nie będzie żadnej straty, w tej prawdzie, która się wokół Was pokaże. Jeśli będziecie działać z serca, czyli popatrzcie, jest ten król kielichów, który mówi teraz działaj z serca, łącz się ze swoim sercem, z uczuciami, zobacz innych ludzi, jaki mają punkt widzenia. Poddaj swoją dumę i wyjdź do innych z pozycji otwartego serca, z pozycji takiej miłości, która przytula wszystkich. Jeśli wybierzesz decyzje, jeśli podejmiesz decyzje, które nie są dla Twojego najwyższego dobra, to przyznaj się, że tak robisz. Przyznaj się sam przed sobą, czy sama przed sobą. Poprzez bycie szczerym i prawdziwym odpuszczamy wszystkie karmiczne połączenia, wszystkie takie kotwice strachu z naszej energii, czyli w momencie, w którym uspokajamy się, w momencie, w którym jesteśmy ze sobą szczerzy, te wszystkie karmy odchodzą. Nauczmy się z tych sytuacji, które pojawiają się w życiu, jak dalej żyć, tak? Z tych doświadczeń możemy wyciągnąć wnioski. Jeśli macie jakieś połączenie z jakąś sytuacją, która wiąże się z sprawiedliwością, z sądami czy z jakimiś instytucjami, to tutaj autor mówi o tym, że ta Lady Portia i anioły sprawiedliwości otaczają Was i honorują wszystkich, którzy są jak gdyby połączeni w tym całym procesie, który się odbywa wokół Was. Może to być jakaś kłótnia o pieniądze, może to być jakaś scysja, bo tu w tle jest jakaś taka scysja właśnie na jakiś temat. Więc pozwólcie sobie podejść bardzo spokojnie do całej sytuacji. To wszystko będzie się rozgrywało tak, jak ma się rozegrać. Po prostu bądźcie sobą i połączcie się ze swoim sercem. Życzę Wam bardzo udanego lipca. Wszystkiego najlepszego i bardzo Was pozdrawiam.